kto wygra te wybory. Opozycja. Nie lubi pani prezesa? Boże. A czemu? Bo on mówi, że dba, że o seniorów dba. Jego cholera wyż. Nie ma 28, to lipa jest. Lipa jak oczywiście. To jest k***a werbachta. Paka. No i jednego razu Jarosław przyprowadził za ucho mojego syna. Pana syn m***a koty. No ja pierdolę. No i wtedy się pokłóciliśmy. No niektórzy mu tam zarzucają, że on lubi Marksa. A Engelsa. Z nie do zdarcia, prezes. Już za 4 dni Polki i Polacy zdecydują, kto przez najbliższe 4 lata będzie rządził ich ukochanym krajem. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Oko Press i Radia Tok FM, największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego gotów jest zagłosować 36% wyborców. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28%. Podium zaś zamyka Konfederacja, uzyskując 9% głosów. Cały sondaż z kolei zamyka Nowa Lewica i Trzecia Droga z wynikiem 8%. Czy zwycięstwo PiSu oznacza jednak możliwość zawiązania przez nich rządu? Sprawdźmy, co na ten temat myślą Polacy. Jak pan myśli, kto wygra? Bo za 4 dni na pewno nie ten talent. A dlaczego? No. To jest kawał syna, łobuz i złodziej. Ale 36% mają. A pani jak uważa, kto wygra wybory najbliższe, bo już za 4 dni, no i mamy taki najświeższy sondaż tutaj Ipsosu, na no pierwszym miejscu. Co? Ja myślę, że oni mają duże ten, bo po prostu Lewica? Tak, mają świetny program dla kobiet, naprawdę. Żadnego! PiS wygrywa i nie a ma dyskusji. Pani z tymi złodziejami. A co, bierze pani 13-14? Ale a po co pani to bierze? Jak pani niepotrzebne, proszę kto inny jest lepszy, to pani odda biednym. Proszę pani. No, nic pani nie dostała. 2 złote dostała pani tej rewaloryzacji. Nie lubi pani prezesa? Boże. A czemu? Bo on mówi, że że o seniorów dba. Jego cholera wyż. Że tak. Z jego rządami. A jak pani myśli, z czego wynika to, że są na pierwszym miejscu? A jak pan myśli, gdzie jest służba zdrowia? Gdzie jest szkoła? Jak wszystko zniszczył. Wszystko? Wszystko. Jak pani myśli? Dosłownie, ja żyję, przeżyłam, bo jestem stara. Senację, okupację, komunę, demokrację, ale takiego ładu, a to jak takiego pani myśli? Złodziejstwa to jeszcze nie było. Bo Boże! No właśnie Morawiecki dał 2 złote ostatnio na debacie Donaldowi Tuskowi, tak? Dlatego, że oddał to, co dał Platforma, proszę dała właśnie pani, tej pani. Ale tak, jakby pani policzyła... PiS nie ma nawet o czym dyskutować, to są złodzieje. Boże, to są... Ale kto jest złodziejem? PiS! Pana PiS Platforma, jest złodziejem. Ten Tusk, to widzi pan, co w Resecie mówią? Co on zrobił z Polską? Tam w TVP. No a wie pani co? No a... No bo właśnie Donald Tusk, tak jak pani tutaj mówi, że no obecna władza kradnie. No to ale to jak kradnie? Komu tu wierzyć? A kradnie, ale daje. A ci co nie kradną, to tu jest to... Polska. Tak. Dla mnie Tusk to jest Niemiec. Że Niemiec? Oczywiście, że no a co pani myśli, jak on mówi, że no tylko tam... I wie pan, to nie, się na jego... W ogóle, proszę nie pana. Nie chcę się słuchać. W ogóle, proszę to pana. To nie jest Polak. Oni tak. Mieli... Nie jest za Polską. No on ostatnio powiedział, że kocham Polskę. Cholera, tak. No tak powiedział. Chyba, że swoich kumpli. I że obecnie nie jest dobrze i że tam są afery. No, to... no tak. Dojdzie do władzy, to tu będzie proszę mielo. Pana, co to jest za konkurencja, Ukraińcy, jak oni nic nie przedstawiają, co będzie, tylko jeden drugiego oskarża. Tylko jeden drugiego oskarża. O to chodzi. My jesteśmy... PiS. Gdzie tam oczywiście. Z tymi złodziejami? Złodzieje to byli, okradli, rozkradli Polski i uciekł do Brukseli. To najgorsza Tusk. Kto? Tusk? Tak, a to jego rywal. Tak. Za nasze pieniądze. Tak. Rozkradł Polskę, okradł Polskę i wyjechał do Brukseli, tak? A teraz wrócił i co? Chce znowu ograbić to, co PiS stworzył? No ale o, to nie. Jak pani myśli? No 28% nie. Mają, no to... Ma. Proszę pana, nie 28%, tylko 26%, a PiS ma 36%. No właśnie, no tutaj tak jest, że PiS 36%, no a że... No dobra, a Biedroń? No 8%. No ale... A Mensen 9. No i co to jest? Konfederacja. I co to jest? No i co to jest? Ja jestem Krzysztof Piotr Jarzieliński. I jeszcze idziemy... Głosuję na siebie, rozumiesz? Na siebie, a ich... I
bierzemy kartę do referendum i wszystko tak skreślamy. Nie? Rozpierdolimy. Ale nie ma 28, to lipa jest. Lipa jak chuj. Oczywiście. To jest k***a Wehrmachta, k***a. Paka. No bo pani tu też mówiła przed chwilą, że no PiS to, że jest złodziejstwo teraz. Tutaj pani się w głowie pokręciło, bo jeszcze tak dobrze jak teraz ma, to nie miała nigdy. To tak nie było? No nie było, na pewno nie było. Pieniądze biorą, duże, no i w związku z tym tyle ma. No, PiSowcy, rodziny, wszystko to siedzi w tych spółkach, posadach, dziennikarze, grube pieniądze. No to kto się to wyrzecze takich pieniędzy? No i dlatego mają takich stałych. Czyli prezes pani nie przekonuje? A prezes rządzi. Patrz pan, tyle lat i go Czyli pan, że jeszcze 4 lata następne? A da radę. I tak podstawiają nogi i Tusk się stara i stara i stara i pomagają. Z nie do zdarcia prezes. No bo on mówi, że tak dba o seniorów. Nie szkodzi, proszę pana. Mnie nikt nie przekupi pieniędzmi, bo to, co ma małą emeryturę, no to są dodatki, a nie żadne trzynastki, czternastki. Czyli uważa pani, że to przekupstwo? A jak? Oczywiście, że przekupstwo. Miał 6 kotów. Ja miałem 2 małych dzieci i my, proszę pana, dokarmialiśmy. I dzieciom żona codziennie rano kupowała mleko, chodziła. Tam był w pobliżu sklep spożywczy i dzieciaki te koty dokarmiały, prawda? No i jednego razu Jarosław przyprowadził za ucho mojego syna, bo to mieszkaliśmy dom przy domu, bo to taki szeregowiec jednorodzinny. Za ucho go przyprowadził, ja mówię, co jest? A wie pan, że on morduje, pana syn morduje koty, no ja pierdzielę. No i wtedy się pokłóciliśmy. A to jak pan myśli, czemu PiS ma 36%? Nie brakuje głupich w tym kraju. Tego nie daj Boże. A dlaczego? Dlatego, że nie. Nie leży mi ten człowiek. Oszukanie, kłamie, nie dotrzymuje słowa. No a jak pani myśli, 36% ma, no ja i tak, wie, że na prowadzeniu. Ja nie szkodzi, proszę pana. To mi nie przekonuje. No bo tu niektóre seniorki mówią, że no dba o emerytów, że czternastki dał. Tak. Trzynastki wcześniej. Więcej zabrał jak dał. Czyli w tę stronę? Tak jest. Ja absolutnie nie. Gdybym już miała jeszcze wybierać, to ostatecznie tych... To ewentualnie lewicę, tak? Tak jest. Ładne chłopaki są. A to oszust jest, proszę pana. Ale ten ładniejszy jest. Że ten ładniejszy? A, ładniejszy. To pan na urodę patrzy, proszę pana? To pan jakiś taki niepewny. Właśnie. Na nich pan będzie głosował? Na niego. A, na Zandberga? Tak. No niektórzy mu tam zarzucają, że on lubi Marksa. A on ja Engelsa. No, okej. Okay. A jak pan myśli, z czego wynika to, że PiS ma 36%? Kupione. Że kupione? A w lutym będzie wyrównanie na 800, nie? Aha. Do tyłu. No to nie kupione. A jak wy uważacie, kto wygra najbliższe wybory, czy jeśli będzie to Prawo i Sprawiedliwość, to czy uzyskają odpowiednią liczbę mandatów, by samodzielnie rządzić krajem? Napiszcie w komentarzach. Zapraszamy was również bardzo serdecznie na wieczór wyborczy Gońca 15 października. Będą znakomici eksperci, dogłębne analizy i komentarze na gorąco. Jeśli materiał ten wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści, także tych wyborczych, na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl. Wszyscy będą kradli, takie są reguły gry. Każdy coś tam dla siebie musi uszczypać. Ale chodzi generalnie o to, żeby zobaczyć, czego jest więcej. Więcej jest tego dobrego. No zobaczcie, jak poprawili psychiczną stronę ludzi. Kiedyś była sytuacja taka, ja pamiętam za Tuska, ja prowadziłam własną działalność gospodarczą i ja pamiętam, jaki był marazm, nie było ludzi, każdy chodził smutny, no bo nie było kasy. Czyli tutaj pani oddaje swój głos na Zjednoczoną Prawicę. Oddaję.
Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. I pamiętajcie o tym ryżem. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! Zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Kłamstwo, złodziejstwo, cynizm każdego dnia wylewa się z tych ich mediów, z ich głów. Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. Oni wszyscy boją się prawdy jak ognia. Gdzie jest twoja wiarygodność, chłopie? Weź, pójdź po rozum do głowy.